Siemo widzowie. Siemo widzowie. Kurwa, jestem gorzką kawę. Na początku muszę wam powiedzieć kilka info. Pierwsza sprawa to jest dzięki za 100 subów. Druga sprawa to jest dzięki za 600 wyświetleń dziennie. Trzecia to sprawa jest taka, że te wszystkie poprzednie odcinki, które widzieliście, to są odcinki, które nagrywałem pół roku temu. Teraz chciałem dokończyć tą serię, więc muszę wam zupdate'ować trochę, co się będzie działo na tym kanale. Nie wiem, co ja mam mówić tutaj. Dobra, w każdym razie będzie też seria z Batmana, a to seria z Batmana wam powiem. Dobra, widzowie, grajmy w ten zajebany Darkest Dungeon. Nudna ta gra, jak skurwysyn jest, ale dla widza smontuję serię. Już mnie boli, już mnie dupa boli, jak ja sobie wyobrażę, że teraz 6 godzin będę to montować dla 3 wyświetleń. Ale czego się nie robi dla 3 widzów? Dobra, od poprzedniego czasu chodziłem na wyprawy, zbierałem bohaterów, lepszałem bohaterów, bla bla bla, no same skurwysyńskie nudy. I w końcu pojawiło się coś ciekawego, bo dostałem takie wydarzenie jak napad bandytów, do broni. Grupa bandytów zbliża się do osady z wybuchową furią i mordem w oczach. Zadanie fabularne, wilki u drzwi. Chciałem wyruszyć na jakąś inną wyprawę, mówię, fajnie, co za mnie to kurwa interesuje, ale zobaczyłem, że to jest osada i mówię, o, jakaś nowa bitwa w osadach, coś się kurwa wydarzy po 40 godzinach farmienia w tą grę komputerową. I ja mówię, jo, się kręca, będę miał fajny początek odcinka. No i chciałem się też wyruszyć na inną wyprawę, bo chciałem jeszcze pograindować trochę, ale się okazało, że się nie da, więc dzisiaj bandyta w Wulf. To chyba takie, że wy jest, tylko wulf, że wulf, jak wilk, albo wulf, da. Więc co widzowie, ściągałem wszystkie błyskotki i zakładamy na naszą ekipę, która pewnie będzie wyglądać tak jak tutaj. Dobra, pozakładałem jakieś chujo błyskotki i co? Lecimy, tak wygląda składzik, zobaczymy co się dzieje w tej grze. Czy tu będzie jakaś fabuła, czy tu coś się wydarzy kurwa ciekawego? Nie wiem, o! Okej, musimy uzbroić się w prowiant, rozumiem. No widzowie, nie będę ukrywać, że trochę boję się stracić tych bohaterów, więc biorę całkiem pokaźne rzeczy ze sobą, żeby ich na pewno nie stracić, bo to są bohaterzy na 5 czy 6 poziomie. Kurwa, mam nadzieję, że się nic złego nie wydarzy. To co daje? Łuska egidy? Odpowiedź mi, nie mam zielonego pojęcia. No jeszcze nawet to wezmę, ten pył z odłamka. No bo jak ich straciłem, to będzie fez niefajnie. Nawet tę krew też wezmę. Tak, tak, tak. Za mało krwi będę... Kurwa, to tak zrobimy. Dobra, kontynuuj. Wulf zebrał swoich ludzi. Przedrzyj się przez hordy bandytów, pokonaj go i zapewnij osadzie chociaż pozór bezpieczeństwa. Co ty gadasz? A my się w osadzie bijemy, tak, bo ja dostałem informację, że jeżeli nie powstrzymamy tego zioma, to nam zniszczy budynki, skurwysyn. Czaisz? Jaki chuj? Ja mówię, być tak na mojej warcie, widzowie, nie będzie. Dążycie na samym starcie, zostawić lajka możecie. Komentarz. I wpaść na Twitcha, tam streamuję. Proste widzowie? Wiadomo. Znaczy, teraz akurat nie streamuję, bo jest ciężko. Nie mogę spać po nocach, bo się staram streamować dla widzów. I mam tyle siły, że nie jestem w stanie kusić. No nie, no ciężko jest, ciężko widzowie ostatnio. Dlatego wpierdam tabletki na sen, zatyczki do usu, jakoś się staram przeżyć. Ale myślę, że w końcu się ewentualnie przyzwyczaję do tego wszystkiego i będzie gituwa. Będę w stanie zasypiać o danej godzinie. Dawno tak nie miałem, że byłem zmęczony i nie mogłem usnąć. Strasznie pojebane to jest uczucie, że jesteś zmęczony i jakoś nie możesz iść spać. Bo jak nie jesteś zmęczony i nie możesz usnąć, to spoko, ale jak... Kurwa, jak jesteś w chuj zmęczony i nie możesz iść spać, to jest... Niefajne uczucie. Nie podoba mi się to uczucie. Nie popieram. A no tak, bo tu jakby... Bo tu jest tak, że to jest wioska, więc są zawalone mury pewnie i duże gruzowiska będzie. O, to co to? Namiot. Oka. Finding the stuff is only the first test. Now it must be carried home. No i co teraz, widzowie? Aż żal coś wyrzucać. Dobra, zrobimy tak. Aż żal nie brać. A, potrzeba krwi, no tak, bo ty masz krew. Dobra. Uwa. Pierdalam się tu jak na bombsa i tak, tak, tak.
Sprawdźmy. Bandyta łowca. Nowi postacie, przeciwnicy postaciowi. No i to mi się podoba. Strzał rozpryskowy na wszystkich walimy. Ty. Sąd? O, chłopie, tu psycha jest stalowa. Psycha nie siada. Pocisz się jak świnia, mimo tego, że jest zimno w pokoju, nie możesz spać godzinami. Czujesz, że pierdolniesz. Odcinek musisz nagrać. Psycha, widzowie, stalowa. Ma być, jest. Proste? Proste. Dobra. Jaki tu atak walimy? To proste, że taki. Ja muszę się znowu nauczyć, kurczę, w gameplayowanie tej serii. Bo zapomniałem, jak to się kurwa nagrywało. Może jest tak, że ja pokazuję walki, później wam przecież wycinam, jak gdzieś idę i robię inne poboczne rzeczy. Muszę sobie o tym przypomnieć. Dzisiejszy odcinek może być krótki. Nie wiem, ile on trwa. Ale możliwe, że pokonamy tylko tą ekipę i ja będę dzisiaj uciekał. Montuję sobie odcinek, zobaczę, czy wszystko jest dobrze dźwiękowo, nie od razu. Żeby tak być przekonany, że widz dostarczy widzowi najwyższej jakości produkt. Najwyższej jakości to pewnie nie, ale wystarczająco wysokie, że dałoby się to oglądać. Da się to oglądać. Najwyższy to by było w 2K, 4K albo 8K, a nie w jakimś marnym HD. Ale cóż, dysk słaby. Od 2 lat mówię, że kupię dysk i nie kupię. Będzie zakupiony dysk. Dobry. Ty, ja sobie tak gadam tutaj z tego, z psycha stalowa. No tutaj średnio z tą stalową psychą chyba, jednak. Może jakieś ogłuszenie, o ciężko. Leczenie, w takim razie. Inne. Dobra, mam nadzieję, że on nie wpływa jakoś turbo na psychę. Oj! To mi się podoba. Znamy się z kostuchą od dawna. No i elegancko. Kimkolwiek kostucha jest. Dobra, atak odparty. O kurwa! Ja myślałem, że to koniec, że tu idziemy finitos. Finitos banditos, ty! O kurwa, to nie będzie przyjemna. Dlatego się tak nie martwiłem za bardzo o stres, mówię. Co się złego może wydarzyć, prawda? No to zem kurwa powiedział. No to chyba będzie długi odcinek i cały. Nie myślałem, że my tylko serio. My tylko te dwie miejscowy, w jednej jest ten ziomuś. I tyle, i kończymy. To jakieś kurwa przez całe miasto pewnie będziemy zwiedzać. Ja to tak, najkrótszy odcinek. Tymczasem ja pewnie będę to 2 godziny nagrywać. 3 i 6 godzin montować. A jak nie więcej teraz pewnie. Bo znowu muszę się nauczyć tego schematu. Najważniejsze w montowaniu widzowie są schematy. Bo jak się nauczysz schematu, tylko lecisz taśmowo, pik, 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 pik. Ale że jest coś nowego, no to ciężko jest. To ciężko jest wtedy to montować i zazwyczaj trwa to te pierwsze 2-3 razy, 7 razy dłużej niż powinno. Uśpieszny strzał? Dobra, nie jest najgorzej. Dobrze, że wziąłem sporo tutaj tych, nie wiem jak to się nazywa, artefaktów, które trzymamy tutaj w kiermanie, powiedzmy. Dobra, trochę źle się, nie, w sensie nie najlepiej się przygotowałem, bo na kichuj mi jasny 4 święcone wody? Nie wiem, widzowie, za bardzo. Dobra, czuję kuszek trochę koki. Za bardzo pewny siebie już widzę, wypierdalam rzeczy za kichuj, mówię, złoto ważniejsze. Dobra, gruby na bramę zawsze, pierwszy, wiadomo, donki, trzeba rozpierdolić. Chociaż nie, zawsze grubego byliśmy, już kurwa nie będę, bo ja pół roku temu grałem w tą grę. Gorzka kawa, no. Dieta zajebana. A przestań. Nienawidzę gorzkiej kawy. Najgorsza rzecz na świecie. The wounds of war can be healed.
zaraz obok. Tutaj powinien jakiś dobry żart wleczyć, jakbym dzisiaj używał mózgu, widzowie. Ale nie używam. Więc nie mam z dobrego żartu. Ale to będzie dziwny odcinek, kurwa. No bank, to będzie taki dziwny odcinek. Dobra, bijemy się. Nie wiem, czy pokazywać wam te walki, bo ja nie wiem, ile będzie trwał ten odcinek. Ale pewnie wam wszystkie pokażę, te walki. W międzyczasie wypada coś tam gadać, no nie? Ty, a mu dwa razy wleciała pozytywna rzecz? Czy jakby on już dostał raz i teraz nie dostał? Mimo tak, że wleciał mu stres. Nie zwróciłem na to uwagi nawet. Dobra, leczonko, żeby każdy miał Hapson. Ty się wywalisz, ale nie wystarczająco szybko. Jeszcze na dziurę ci walę. Tak, tak, nic, noty, coś tam sobie gadaj, dobra. A trzeba tego, bo on tą psychę ściąga, trzeba go jak najszybciej ukotrupić. Widzę, że z HP nie jest najgorzej. Tak, że to jest spoko, tylko... Ty, no, nie, no, nie. Bo jakieś potężnie ryje nam banie. Giga hater to jest jakiś. Totalnie miazy. Słuchaj, Rage May, musisz się nie przejmować hejterami. Ludzie będą... No kurwa jebana, ale byś hejterami się nie przejmował, ale trafianiem byś się zaczął przejmować, no. Halo? Ja mam unik na minusie, a nie... strzały na minusie i... No! No, o, co się dzieje? 64% szans, no traf. Halo. Nie no, jakbym te stracił te wszystkie postacie plus budynki, to Alt F4 i kończę gierę. I nie gram już w tą grę. Koniec by był serii od buta, przysięga pan. Jeżeli w tym odcinku stracę te postacie plus jeszcze rozpierdolę mi budynki, to ja i chuja już nie gram dalej. Dobra, nie będę ukrywać. Wydaje mi się, że trochę przesadziłem z ekwipunkiem, który wziąłem ze sobą. Trochę mnie poniosło. No, trochę mnie poniosło. No nic, ale może te pochodnie bym wyrzucił, ale nie wiem, ile będzie trwały walki, ani czy tu nie będzie jeszcze trochę więcej korytarzy, więc... Sprawdźmy, co jest z tego. CO?! No i klopsik. Ja się tu przygotowałem, jakby miał życie walczyć z tymi postaciami. Kurwa, widzowie. Topa tak zwana chyba nastąpiła. Znaczy walczy o życie, no na tym polega ta gra, ale... No i teraz jest klops. Chyba, że ja swoje rzeczy zbieram, ty. Też istnieje taka szansa. 5 kluczy? Na chuja wziąłem 5 kluczy? Debil, widzowie. Pewnie ani jeden się nie przyda, dobra. Tak zróbmy. Idziemy tutaj. Dobra, jakieś skrzyneczka. Ciekawe. Dobra, zatem pył zajebany, jebać. Tu łopata, cyk, zwolni się slocik elegancko. Oj. O bogowie, walka. Dobra, bijemy grubego. Podcięcie, żeby krwawił elegancko. Ogłuszenie? Może być. Istnieje spora szansa, że wyjdzie. Tutaj myślę, że ja bym... Kurwa, takiego... Ojojoj. No niestety nie ma za dużej szansy na trafienie. On ma za to niedużą szansę na śmierć zaraz od stresu. Niestety. Bardzo mi się to nie podoba. W ogóle jak pierwszy raz grałem w... Znaczy grałem, oglądałem gdzieś właśnie tą gierkę, to widziałem, że ktoś był w tej lokalizacji, że tam jakaś bitwa się... Teraz mi się przypomniała, że jakaś bitwa się właśnie o miasto toczyło. Szczerze mówiąc, myślałem, że to będzie jakby finalna wersja, że jakby na końcu to się zadzieje. Plus o tym w ogóle nie pamiętałem. Dopiero teraz mi się przypomniało, tak jak mówię. Ale no, myślałem, jak to widziałem, to myślałem, właśnie nie oglądałem tego, bo nie chciałem sobie spoilerować. Bo myślałem, że właśnie na końcu będzie jakaś bitwa o miasto albo coś takiego. No, tu chyba daleko do końca jest jeszcze. I to kurwa bardzo. Bo zanim przecież my jeszcze tego głównego lochu nawet nie liznęliśmy. Ale tak.
Lis nie poszedł. Kurwa, jakie zajebiste rzeczy. Czemu to jest tyle fajnych rzeczy? Pewnie wiem dlaczego, bo my okradamy po prostu mieszkańców pewnie, nie? Tak mi się coś wydaje. Ja bym to wziął za te portrety. Ja mi się tu gold chyba bardziej przyda. Jak już znowu chcę uzbierać ze 100 tysięcy, żeby te pieniądze zarabiały same za siebie. Wtedy będę szczęśliwy, jak siano będzie robić siano. Walka o bogowie, baryła bomb. Kurwa, co tu się dzieje? To bossy, co się stało? Ty, on mi grenade rzucił. Co ja mogę zrobić? Mogę obronę zrobić. I krytyk. No fajne w sumie. Tylko może ja bym mu takiego kurwa cepa sprzedał najpierw. Może nie. Dobra, zrobimy najpierw tak. Obrona. Pyk, elegancko. Tutaj myślę, jakie on ma odporności. A to może to mu zniszczymy i co się wtedy stanie? Jak mu to zniszczymy, to nie będzie rzucać bomb, nie? Ty, no brzmi jak dobry plan. No brzmi jak dobry plan fest. Dobra, rozpierdala mu to. Oddało. O kurwa. Niedobrze. W ogóle to mi się to kurwa fest nie podoba. Nie, nie, nie. Bardzo niefajne rzeczy się tu zaczynają dziać. Dobra, cep za 20, spoko. Już tylko 140 życia i 14 ochroniarzy i jest w porządku. Co kurwa to jest w ogóle? Bomba za 45. Ale w 4 klikam, bo już mi się nie chce w to grać, kurwa. Co to kurwa ma być? Nie no, widzowie, ten boss jest pojebany. Przecież on mi one-shotuje tą postać, kurwa. Ja nie wiem, czy ja mam się leczyć, kurwa. Co ja mam zrobić, ty? Leczenie za 9 i co mi to da? Z drugiej strony jak się wypierdolę tą postacią, to GG jest. Ajajaj. No nie fajnie. O! O! Proszę bardzo. Ktoś tu dostał po piście. I to jest pozytywna informacja. Dobra, musimy rozwalić mu to. Git, bomba znikła. Zajebiście. No i kurwa, super. Nie. Proszę. Nie zgiń. Nie zgiń. Proszę, nie zgiń. Błagam, bo jak zginiesz, to jest tragedia. Proszę. Przeżyjesz to. Jeju. Dobrze. Bez gituwa się stało. Że przeżył. Weź, ty masz pragnienie? To pij, to pij. Weź sobie. Krwiza. Łyknij. Gituwa. Leczenie. Ale to za dużo. Ojej, oj. Dobra, tam nakrzyczysz, to się nic nie stanie. Czekaj, broniony bandyta był przez tego zioma? No to zajebiście, myślałem, że to odwrotnie będzie, że to właśnie... ten bandyta będzie chronić zioma, tak na odwrót, to spoko. Może być. Dobra, kurwa, ale damage zadaje, ty, do pizdy. Dobra, wydaje mi się, że w bandytę walimy. No może to? Nie, chyba w bandytę. Ale one cięcie, co to jest? Nie, nie, nie. Tego ziomu 80%. Pyk. Po 9, po 9, ale może się uda. Leczenie drużynowe, elegancko, łącznie tam chyba 16 HP, podoba mi się to. Tep za 19. Dobra, zaczyna to wyglądać jakiś całkiem solidnie. No to już... O kurwa, nie, 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 nie. To już żarty robisz, kurwa, że ty to przyzywasz 6 razy? To jest jakiś żart chyba. Jeszcze tą ripostę zajebaną. Tobie jaja robisz? Nie, no to jest żart jakiś, kurwa. To jest jakiś żart. Muszę, kurwa, użyć mocy mózgu i wyliczyć to, co lepiej to zrobić. Nie, no musimy mu rozpierdolić tą baryłkę bomby. Nie ma, kurwa, innej opcji. Chyba, że pyk za 10. Może siadło wykrwawienie. Pyk za 20 i może byśmy go na dwie rundy pokonali. Albo go pokonujemy w dwie rundy, albo rozpierdalamy baryłkę rundy tego. Bomb w dwie rundy. No ale on mi złączetuje postać i jak drugi raz to rzuci, to jest koniec. Dobra, robię tak. Ja pierdolę, ale to jest kurwa głupie, co robię. Krwawienie. Jest! Nice! 22. 18,
Very nice, very good. Może jakiś wyrok nawet? Nie, może nie. A może? Chyba tak. Nie, no dobra, leczenie, leczenie. Leczonko. Dobra. Unik, kituwa. Oni mają dużo hapy. 61, spoko. Okrzyk wojowy, to sam możesz kurwa krzyczeć. No i to już jest kurwa niefajna informacja. Strach, bardzo nieelegancko. Proszę, że się nie wkurwi. Cios, za 11, już 31 życia, no. To jest tak niewiele życia. Rozjebie go, no, w następnej rundzie, proszę. Żeby ta bomba nie eskalowała, bo ja nawet nie wiem, ty. Czas minął, dobra. Dobra, nie jest najgorzej, 27 to tam jest gituwa. Czytałem, dobra, znaczy czytałem poradnik, to mocne słowo. Przeczytałem trochę, co robią te bomby i kazali mi rozpierdalać te bomby. Ale mi się co... A, mogę zmieniać postacie, ty, zajebiste. No dobra, zwykły cios, fajnie, zabity. Będą mieli jednego gościa mniej w rundzie, to jest spoko. Dycha wyleczone, git. Taki cios, kurwa, za 20, za 20. Git. No najfajniejszych rzeczy nie ma, ale pozamieniam tu za jakieś bandaże. Wydaje mi się, że już mi się aż tak nie przydadzą, mimo że za te pochodnie. Kontynuuj przygodę. Odblokowałem osiągnięcie. Owczej skórze. Pokonaj bandytę Wolfa. 11,6% graczy. Odblokowało osiągnięcie. Ty, no to co, nie zbadam salę jak zbadam salę. O kurwa. No dobra. Trudno się mówi. No dobra. Trudno się mówi. 22 psychi. Masochizm. Dobra, to jest kurwa walka o miasto, to jest wojna, a nie kurwa przedszkole. O, może się opłacało. No, bo to jest mocne. O, no, to jest tak. Krem do pielęgniacji wąsów antenata? No, nawet jeżeli to nie jest zajebiste, to i tak jest swój dużo warte. Bo mogę to sprzedać za jakąś mega pokaźną sumę. No i golda bym wziął. Reszta akty własności pasuje. Gold jest dla nas najważniejszy. Ja bym nawet zrobił coś takiego. Gold najważniejszy. Pitong się dla nas to jest najważniejsza rzecz na razie dla nas. Pitong. Bo to, że ja mam co jakieś tam kurwa obrazy, to akurat mi za dużo nie daje. A to, że mam pitos, daje mi dużo, bo ten pitos się z banku będzie sam regenerował i to jest spoko. Dobra, kolejna obogowa walka. Mam nadzieję, że będzie łatwiej trochę. O, już widzę przeszkodę, świetnie. Dobra, powinniśmy sobie dać radę. Nawet nie wiem, czy ja się tu nie wyleczę. Kurwa, za 7, czemu nie? Czemu nie? I tu jest takie leczonko. Gituwa. Boss za nami, to jest najważniejsze. Boss mojej gry komputerowej federacji Darkest Dungeon został pokonany. Więc raczej taki bobów tutaj, takich kurwa strzawików, to takie śmieszne, śmieszny żart. Strzawik, słowik, śmieszne. Pokonamy. A mnie wszystko boli. Jestem chory na coś, wszystko mnie napierdala. Po co się jak skurwesyn? Mam nadzieję, że nie jestem chory na to, co przez chwilę pomyślałem. No co mogę być chory? Nie, ale najśmieszniejsze jest to, że się w chuj poce. Ale poza tym nic mi nie jest. No długo nie śpię. Nie umiem spania. Dobra, jakieś krwawienie, to mnie to nie interesuje. Ty ich ciosa ci walę za 14. Czpień. Niezły cios. A i mięśnie mnie bolą. Znaczy, wiecie, ostatnio zrobiłem 3 dni z 5 treningów, więc... Niefortunnie się składa, że istnieje szansa, że mi mięśnie bolą od 5 treningów. Nie oszukujmy się, no. Zaszalałem ostatnio. Miejmy nadzieję, że to... Ból, który musi być po treningu, czyli tak zwane zakwasy. Znaczy, umiem wyżyć zakwasy. Kupienie. Wreszcie jakaś dobra cecha.
A, raz jest zakwasem, wszystko boli, tak, ale boli, wiecie. Taki pozytywny sposób, że boli, ale czujesz się dumny, że boli, bo jakby nie bolało, to znaczy, żebyś źle ćwiczył. Proste? Proste. Że proste. Dobra, za te herby zamieniam pitong. Jeszcze tak zrobię. Ja biorę tylko pitong, mnie to nie interesuje. Ja przychodzę, kurwa, bogaty w chłopiec w tyle złota, że musi zakosztować krwi. Ty też widzę. Panowie, może być ciężko. Tym kosztowaniem krwi. Oczywiście się nie wydupcym na tego, na stresa. Strach, no nic. Jest jak jest. Nie zużywam tej krwi, bo obawiam się, że może się przydać niestety. Żarcie? Żarcie mogę trochę zjeść, żarcia. By im trochę HP wyleczyć. Herbów nie bierzemy. Nie, nie, nie. Idziemy dalej, panowie. Teraz koniec naszej wspaniałej podróży po mieście. Miasto zostało odbite z rąk Wolfa, który bestiarsko próbował je przejąć. A właściwie to już mogę sobie w sumie zakończyć tą misję. Ale dobra, skończmy te walki. Leczenie, kurwa, po co? Leczyć się po co? Jakaś tutaj masońska, ta propaganda o leczeniu się. My takich rzeczy tutaj nie robimy. Dobra, 6 uników to jest dla nas nic. Pień nadciąga, a ta kurwa mać. Dobra, może jednak ewakuację, co? Może jednak ewakuację robimy. Ojojoj. Może jednak, panowie, ewakuacja. Proponuję wycofanie się z a psycha im siądzie. Umrze. Jestem debilem. Kurwa, jestem idiotą. Debilem jestem. Gigantus idiotus, kurwa. Cymbalus kretynus, no. Ja pierdola. Wiecie, ile ja muszę farmić gościa, żeby on był na 5 poziomie? Ni chuja tam nie idę. Nie ma takiej opcji. Misja zakończona. To był wymagający przeciwnik. Kurwa, no ale tak to spierdolić pięknie, to trzeba umieć. Czy było kurwa tak dobrze i to zjebałem. 10 tysięcy golda zyskaliśmy. Na którym on był poziomie? Na 5 był. Bohater na 5 poziomie. Kurwa. I kolejne 6 godzin będzie farmienia, że takiego bohatera zdobyć. Tragedia! No dobra, ale przynajmniej budynków nam nie zniszczyli, tak? Jakbym poszedł na inną wyprawę, to istniałaby szansa. Tak, przynajmniej mamy budynki. Sangwiniczni winiarze. Elegancko robimy krew. Butelki krwi powstają. 2-tygodniowo. I procent, 5% złota. Bank stoi. Tyle, widzowie, na dzisiejszy odcinek. Taki rozgrzewkowy, bo ja tu muszę zacząć nagrywać Darkena znowu. I co? Idę farmić przez najbliższe 20 godzin. Znowu dokładnie to samo będę robić, czyli chodzić po tych wszystkich rzeczach i po prostu farmić golda. Kiedy przyjdzie moment, to znowu się tutaj spotkamy, widzowie. Pozdro, wpadajcie na inne serie, na premiery, na ciekawostki i na Twitcha. I na mój drugi kanał vlogowy, a tam zajebisty rewindzik. Pozdro, widzowie.